Siema, jestem Marek. Dzisiaj o godzinie 1 w nocy wraz z Karolinką postanowiliśmy, że wyruszymy do Warszawy, nikomu o tym nie mówiąc. No i jak widać, udało się. Po rozmowach telefonicznych z Agatą wydaje się być naprawdę w porządku osobą, zupełnie inną niż ta, którą dotąd poznaliście tylko i wyłącznie na filmach w internecie. W pewnym sensie ja sam mogę utożsamić się z Agatą, ponieważ przez długi okres czasu byłem w podobnej sytuacji. Chcielibyśmy ją odwiedzić i zobaczyć, jaką osobą jest w rzeczywistości, a nie na wyreżyserowanych filmach. Przypominam, że na dole macie czerwony przycisk do subskrypcji. Koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Nie przedłużajmy i zaczynajmy. Chciałbym jeszcze nadmienić, że Agata totalnie nie spodziewa się nas, że właśnie w dniu dzisiejszym odwiedzimy ją w jej własnym domu. Udało nam się zdobyć jej adres od Salema, którego zapewne kojarzycie. Zrobimy to w dosyć nietypowy sposób, ponieważ bez żadnej zapowiedzi po prostu zapukamy w jej drzwi i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja, która mnie bardzo ciekawi. Nie ukrywam, że też troszeczkę się tym stresuję, bo nigdy w życiu nie widziałem Agaty na żywo, jedynie rozmawialiśmy z nią przez telefon, ale na całe szczęście Karolince udało się obmyślić pewien podstęp, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także może Karolinka, opowiesz, jaki jest nasz plan. A więc tak, przeanalizowaliśmy jej Instagrama i nie ciężko jest zauważyć, że Agata bardzo interesuje się makijażem, jest w tym wręcz znakomita, bo robi niesamowite rzeczy. Także wymyśliliśmy coś takiego, że kupimy mały, skromny prezencik właśnie z tym związany. Także teraz jedziemy do jakiejś drogerii. Jeżeli wy stresujecie się spotkaniem z jakąś osobą, to sprawa jest wręcz oczywista. Na pewno jak kupicie jakiś mały, skromny prezencik, to nie zostaniecie źle odebrani. Dobra, w takim razie postawiliśmy na takie coś. Niedrogie, ale efekt robi, nie? Tak. Dzisiejsze perfumki, ja je znam, są naprawdę ładne. Całką to fajna firma, więc powinnaje się spodobać. Dodatkowo zapakujemy jeszcze na prezent, także możemy iść śmiało. A wygląda bardzo uroczo. Nie chcemy się wywyższać, ale troszeczkę musimy, ponieważ mamy tak naprawdę idealny plan, żeby Agata nie obraziła się na nas na to, że znienacka przychodzimy do niej do domu. Zastanówcie się sami, co byście zrobili, gdybyście dostali taki prezent. Myślę, że nikt by się nie obraził. Także załatwimy jeszcze kilka swoich rzeczy i wieczorkiem udajemy się do Agaty. Także dla nas to będzie kilka godzin, a dla was dosłownie sekunda. Dobra, w takim razie została nam ostatnia prosta. Jesteśmy już i dosłownie za kilkanaście sekund spotkamy się z Agatą. Nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, co za chwilę się stanie, a ja czuję się troszeczkę zestresowany. Także jeszcze jedno piętro i wychodzimy. Dobra, w takim razie jesteśmy. Ja nie z tobą, Karolina, zamieniłbym się rolami, bo... Ty zawsze byś się zamieniał. Na pewno każdy z was miał kiedyś coś takiego, że z kimś rozmawiał przez telefon o różnych tematach i przyszedł nagle czas, żeby spotkać się w cztery oczy. Po raz pierwszy. Zwłaszcza, że Agata, wiadomo, że mamy po dobrej branży, ale nie po to jechaliśmy tyle kilometrów, nie po to kupiliśmy prezent, żeby tego wszystkiego nie wykorzystać. Idziemy? Czekamy. Cześć Agata, Marek i Karolina z tej strony. Postanowiliśmy, że odwiedzimy cię. Rozmawialiśmy tyle czasu przez telefon, a jeszcze żeby nie było... Nagrywamy. Chcemy nagrać po prostu, jak były filmy. Zresztą za chwilę o tym pogadamy. Mamy dla ciebie prezent. Ale wiesz, na pewno ci się spodoba, otwórz sobie go później. Tylko chcecie u mnie nagrywać, bo ja mam trochę taki wyłogę, bo się nie spodziewam, że dzisiaj jedziecie. Znaczy, bardzo fajne mieszkanie, ale nie ma problemu. Mogliście powiedzieć, że już jedziecie. Mogliście powiedzieć, ale wiesz, tak to jest. Zrobić niespodziankę. Jakoś dziwnie, bo w sumie o pierwszej nocy postanowiliśmy z Karoliną, że przyjedziemy do ciebie i dlatego jesteśmy tutaj w Warszawie. Także dzisiaj przejdziecie. No byłoby bardzo fajnie, bo chcielibyśmy też troszeczkę na mocy tych ostatnich wydarzeń porozmawiać z tobą. No bo wiesz, jednak dużo się działo, dużo ty masz do powiedzenia, czego nie chcesz powiedzieć. No i przede wszystkim chcielibyśmy się z tobą poznać, także co? Powiedzcie na chwilę, ja się ubiorę i mówię. Kamera w górze, będziemy nagrywać. Dobra, w takim razie, jak widać, Karolinka i Agata już bardzo dobrze się dogadują i nie myliłem się. Agata jest naprawdę bardzo w porządku osobą, musicie mi tutaj akurat zaufać na słowo. Bez problemu zgodziła się na nagranie z nami filmu, mimo że nagraliśmy ją tak naprawdę bez jej wiedzy, bez jej pozwolenia, ale odebrała to bardzo pozytywnie. Posiedzieliśmy chwilę z nią, pogadaliśmy, wiadomo, na ten temat, który jest teraz aktualnie tematem numer jeden. No i teraz przejdziemy się w pewne miejsce, do pewnej restauracji, no i bez owijania w bawełnę przejdziemy w sumie do tego, co najbardziej was interesuje. No dobra, w takim razie, ja zresztą już mówiłem, ty o tym wiesz, że w zasadzie chcielibyśmy poznać cię z jakby innej strony, no bo my już to wiemy, ale jakby wszyscy ludzie, tak mi się wydaje przynajmniej, którzy oglądają ciebie i mnie, jesteś dla nich zupełnie kimś innym, dlatego mam dla ciebie jakby kilka pytań, na które bardzo chciałbym poznać odpowiedź i też zauważyłem, że dużo osób właśnie zastanawia się nad właśnie tymi pytaniami, także jak na wywiadzie. No bo to jest w pewnym sensie wywiad, jeszcze nigdy nie robiłem wywiadu, ale no uważam, że na tyle
mnie jakby zaciekawiła twoja osoba, że mam kilka pytań. Siadłem dzisiaj, napisałem sobie pytania, tak więc pierwsze byłoby następujące. Odnośnie tego, no w zasadzie podstawowe, jak ty się tak właściwie po tym wszystkim czujesz, po tym wszystkim, co się ostatnio stało? No generalnie jakby ja nie byłam jakaś smutna, ani zła, żeby nie było, że ja to robiłam w ogóle w złości, bo dużo osób mnie to oskarżało, że jestem złośliwa, że robiłam to w złości. Nie wiem, czułam się bardzo dziwnie, bardzo oszukana i przede wszystkim czuję się bardzo źle z samą sobą. Wiem, że nie powinnaś tak czuć, nie powinniście się czuć źli sami ze sobą, jeżeli ktoś zrobił wam krzywdę, ale jakby czuję się mega brudna, że on mnie dotykał, że nie wiem, mieliśmy jakiś kontakt, a nie wiem, jak byłam w Szczecinie, no to przykładowa sytuacja, on wracał skądś, nie mówił skąd, mówił, że jechał do firmy, a wiemy wszyscy doskonale, gdzie był wcześniej. Ty jakby zupełnie o tym nic nie wiedziałeś. Nic, kompletnie nie wiedziałam o tym. I wracał i na przykład od razu, jak tylko przyjechaliśmy do Szczecina i on przyjechał po byciu nie wiadomo gdzie, no to na przykład mi strasznie przytulał, mówił, że tęskni w ogóle i się całowaliśmy itp. Że on jeszcze na ustach mógł mieć, kurde, smak szminki jakiejś dziewczyny i dotykał mnie i tymi swoimi ustami. Dla mnie to po prostu obleśne. Czuję się okropnie przez to brudne. To jest taki brud, którego się nie da zmieść. Obrzydliwie się czuję sama ze sobą. Wiem, że jakby tego nie powinno się tak czuć i że to jest kwestia czasu i muszę po prostu nad tym popracować. No my się doskonale rozumiemy. Nie wiem, czy chcesz w ogóle o tym mówić, ale no jak rozmawialiśmy z tobą, no to wręcz no łzy jakby w tobie widzieliśmy, że gdzieś tam jesteś no smutna po prostu z tego powodu. Najbardziej mnie ruszył ten jego film, gdzie on próbował z mnie zrobić psychopatkę, gdzie ja się mu wierzyłam z tego, że biorę leki i absolutnie jakby nie jestem, jak on powiedział, psychopatką. Mam depresję, cierpię na depresję i to jest dla mnie też bardzo, bardzo trudny temat. I cierpię na nią od 6 klasy podstawówki, tak samo jak na Instastories poruszył temat tego, że byłam w zakładzie psychiatrycznym. Owszem, byłam, ale nie byłam tam dlatego, że musieli mnie w kaftanie wynosić, tylko dlatego, że miałam próbę samobójczą i normalnie była wezwana karetka. Czyli też bolało cię to, że troszeczkę fakty poprzykręcą, tak? Tak, że jakby też, że robił ze mnie debilkę albo coś w tym stylu, przez to, że jestem chora i jeszcze jakby mylił fakty. I też mnie to bolało to, że ja bym chciała, to bym sama powiedziała o tym, że byłam w szpitalu, by się na to szykowałam, żeby o tym kiedyś powiedzieć, a on o tym powiedział, mimo że mu się zwierzałam. I jeszcze, wiesz, jak człowiek słyszy szpital psychiatryczny, to ci się kojarzy, nie wiem, z kampanami, że ludzie nie wiadomo, jak się zachowują, a to wcale tak nie wygląda. Ja byłam na oddziale, gdzie byli ludzie z takimi problemami, jak ja miałam, czyli ucięte dziewczyny, ludzie po próbach samobójczych i ja właśnie byłam tam po próbie samobójczej. To dla mnie bardzo, bardzo ciężki temat. To było bezczelne wręcz. No i doskonale zdała sobie z tego sprawę, jakby, że twój problem nie leży w tym, że jesteś zbyt wybuchowa, tylko problem leży w tym, że jesteś bardziej załamana, bo masz depresję, tak? Tak, ja mu normalnie płakałam, on mnie przytulał i mówił taki tekst często, moja biedna dziewczynka. No to akurat bardzo niedobrze tak fakty przekręcać, no to jest jakby dowód na to, że doszło tutaj do kłamstwa po prostu perfidnego. No dobra, w każdym razie my to doskonale rozumiemy. Ja generalnie kilka razy w życiu miałam takie coś, że chciałam o tym powiedzieć, o tym, że byłam w tym szpitalu i chciałam normalnie nawet wstawić papiery, bo jeśli wychodzi z szpitala. Ale nie, to jest jak najbardziej zrozumiałe, no mało kto chciałby się chwalić czymś takim. No, znaczy, no to... Bo to, wiadomo, ludzie się raczej nie chcą chwalić chorobami. Znaczy, to zależy, bo jednym jest łatwiej mówić, jednym gorzej i to było coś takiego, o czym ja nawet rodzinie nie mówiłam, nawet niektórzy u mnie z rodziny o tym nie wiedzieli. No a teraz przez tą sytuację musiałem powiedzieć o tym publicznie. Tak, i nawet moja rodzina czuje się, wiecie, źle, bo czuję się okłamana, bo nie mówiłam im o tym. Mówiłam, że jestem w szpitalu i robię sobie jakieś badania czy coś takiego. To był akurat okres, gdy zaczął się koronawirus. A ja byłam z innego powodu, ale po prostu to był dla mnie tak ciężki temat, że nawet nie mówiłam o tym rodzinie i oni się dowiedzieli z Instastory. No w sumie co racja, to racja, bo w mojej rodzinie też kilka osób dowiedziało się właśnie z Instastory niektórych rzeczy, zwłaszcza tego jakby ostatniego faktu, który wyciekł, na który przedstawiłem właśnie dowód postanowienia sądu. Także kolejne jakby moje pytanie, które jest również bardzo ważne. Czy ty w ogóle zamierzasz się w tym jeszcze jakoś udzielać, czy uważasz, że wyczerpałaś całkowicie temat ze swojej strony? Znaczy się, ja w tej chwili nie chcę w ogóle z tym człowiekiem być kojarzona, to jest dla mnie najważniejsze. A po drugie, ja nie chcę robić dramy, bo dla mnie to nie jest drama, tylko chcę teraz skupić się na tych dziewczynach, bo zostały, widzę, że teraz są mylone fakty i jakby bardzo boli mnie to, jak na przykład niektórzy komentatorzy dram skupiają się bardziej na komentowaniu tego, co mówimy, niż na tym, co tam się rzeczywiście działo i jaka krzywda się działo ludziom i że są ludzie skrzywdzeni przez tego człowieka. I u mnie wcześniej na kanale pojawiały się filmy, w których mówiłam dziewczynom o akceptacji, poruszałam takie trudne tematy. No właśnie, chcesz już to jakoś zapowiedzieć, że będzie
będziesz jakoś, bo nam przecież to mówiłaś, że będziesz szła w kierunku właśnie, żeby pomóc takim osobom, między innymi te, które są w tej dramie poszkodowane. Tak, w sensie nie chcę też tego robić od razu, ponieważ ja na razie sobie jeszcze z tym nie poradziłam, ale jeżeli sobie z tym poradzę, jeżeli ja będę chodzić na terapię, postaram sobie z tym pomóc i chciałabym, jak ta wyjdzie mi ta myśl z głowy, że wiecie, że obwiniam siebie, chciałabym nagrać film, w którym opowiedziałabym o tym, jak ja się czułam i może troszeczkę przez to dziewczyny, które doświadczyły jakiejkolwiek, nie wiem, przemocy czy znęcania się nad nimi, będą wiedziały, jak mają sobie z tym radzić, albo gdzie się zgłosić po pomoc chociażby. No fajna inicjatywa z twojej strony, zwłaszcza, że sama tego doświadczyłaś. No tylko, że jeszcze jakby nie chcę się z tym tak śpieszyć, bo chcę się do tego bardzo przygotować. I teraz odchodząc od tego tematu, może za chwilę jeszcze do niego wrócimy, żeby to jakoś bardziej uzupełnić, a mianowicie, czym się zajmowałaś zanim zaczęłaś nagrywać z kamerzystą? I chodzi mi o okres, kiedy przestałaś się pojawiać na YouTubie u Stewarda, a zaczęłaś nagrywać z kamerzystą. Czyli ten okres jakby pomiędzy. Nagrywałam do siebie, nawet Stewart mi doradził, że sama założyła swój kanał na YouTubie, on mi w tym bardzo pomagał, ja jestem bardzo wdzięczna, że on mi pomaga, że pomagał, że nie był kiedykolwiek i się skupiłam się na sobie. Zaczęłam zagłębiać się bardziej w makijaże, ponieważ wcześniej jakąś tam tworzyłam sztukę bardziej na papierze i przyniosłam to na twarz, ponieważ w internecie jest niestety tak, że ludzi nie interesuje zbytnio taka sztuka. Czy ich to bardzo interesowało, ponieważ jestem na czasie, więc się tym zajęłam. Naprawdę robiłam to, siedziałam nad tym do 5 nad ranem, no i po prostu i potem się pojawiła taka okazja. Tym się mniej więcej zajmowałam. Przeprowadziłam się do Warszawy na swoje, że tak powiem, ponieważ wcześniej mieszkałam ze Stewartem i też jakby zamieszkałam z Maszą, bardzo się polubiłyśmy i też starałam się trochę jej pomóc i nakreślić jej osobę w internecie, bo ona jakby na początku miała też jakąś tam swoją widownię, miała chyba 20 czy 30 tysięcy, ale chciałam, żeby pomóc jej w jej karierze, więc nie tylko zajmowałam mną, ale też jej kariera, bo to było to, co ja robiłam wcześniej. Czyli jakby ten okres między Stewardem a rozpoczęciem nagrywania z kamerzystą uważasz za w miarę pozytywny, czy raczej negatywny? Pozytywny, ja też odgadam tak, jakby był okres między jednym związkiem a drugim, ale też spotykałam się wtedy z kimś innym, ale jakby o tym nikt nie wie w sumie w internecie, nie chwalą się tym, więc to też potwierdza to, że nie... No tak, i też byliśmy w szoku, dowiedzieliśmy się takich rzeczy, no i to zmienia zupełnie postać rzeczy, że ty jesteś bardzo lojalna w stosunku do swoich jakby partnerów. No jakby nigdy nie mówiłam o tym, z kim się... A ludzie mówią zupełnie co innego. Nie mówię o każdym związku, nie mówię o wszystkim, bo to też jest ważne, że wy nie widzicie wszystkiego. Wam się wydaje, że widzicie wszystko, ale nie widzicie wszystkiego. Byłam wtedy z kimś innym w związku też chwilę, to mi wypaliło, trudno, tak się zdarza. Zajęłam się sobą, ale jakby nie wspominam się tego okresu. No dobra, w takim razie teraz no też to wszystkich jakby bardzo ciekawi. Wiadomo, że skontaktowaliście się i tak dalej, że ty zobaczyłaś u niego tam fajne zasięgi, mówiłaś już o tym, ale jak w ogóle do tego doszło i co cię przekonało do tego, żeby zacząć z nim nagrywać tak właściwie? No generalnie zaczęło się od niego, że on mnie napisał na Instagramie, ja nawet tylko na początku nie zauważyłam, potem pisałam hej, ale on mi nie odpisał, bo nie wiem. No i potem Remo, który z nim współpracuje, współpracował też ze mną, skontaktował się z moją agencją, żeby numer jemu dać, czy coś w tym stylu, no i wtedy on się ze mną tam dzwonił. Ja na początku byłam tego dość sceptycznie nastawiona, ponieważ nie siedzę w polskim YouTubie i jakby chciałam robić swoje, chciałam się skupić na sobie. No i ja tak jakby wcześniej współpracowałam z Remo, on jest bardzo miły i stwierdziłam, że to jest taka osoba, której można zaufać i że jeżeli on w jakiś tam sposób współpracuje, czy nie wiem, ma jakieś relacje z nim, to że to też jest okej człowiek. Ja też wcześniej widziałam, że nagrywaliście swego czasu z Stewartem i jakby ja wiem, że Stewart się bardzo dobrze zna na PR-ze i myślałam, że dobra, coś tam o nim mówią w tym internecie. No i ja jakby zaufałam temu, że właśnie, że bardzo bliska mi osoba Stewart, bo cały czas jest mi bliską osobą oraz Remo. Znaczy, sorry, że ci tutaj przerwę. Między tym, kiedy my nagrywaliśmy ostatnio ze Stewartem, a tym, co jest jakby teraz, jest ogromna przepaść. Wiem, także ja to też nie widziałam, jak się teraz spotkałam z Łukaszem, to pytałam się go, a gdzie jest Marek? Bo ja was oglądałam za tych czasów, gdzie wy ocenialiście energetyki. No to, no to wtedy jeszcze był taki okres, że prawie nic nie można było nikomu tak naprawdę zarzucić. Ja byłam w szoku, ja jakby tam mniej więcej znałam tą postać kamerzysty, ale zza kamery z twoich filmów, jak on nawet jeszcze się nie pokazywał w tym worku, a byłam w szoku, że jest ktoś taki jak Viola, jak Dredziarz, nigdy już nie widziałam takiej osoby, ponieważ ja nie siedzę na polskim YouTubie. Mimo, że to może być dla dziwne, nie siedzę, oglądam jedynie, nie wiem, Freeza i to tyle. I ja nie kojarzę w ogóle jakiejś postaci z internetu, więc stwierdziłam, że okej,
że tam tylko popatrzyłam na zdjęcia, o spoko, ja nawet myślałam, że ma dziewczynę nadal, o spoko, fajne zasięgi, no można tam parę filmów ponagrywać. No i tam pojechałam, no i jakby on już od początku naciskał na to, zostać na noc, coś tam, nie no, chciałeś mi jeden film nagrać, a on już od razu wymyślił na całe postacie, wiesz o co chodzi. A ja jestem taką osobą, że jestem mało asertywna i ja od razu się zgodziłam na to, myślę, dobra, jak chłopak już wymyśli cały ten scenariusz, to 10 odcinków i mi nagram, czy coś takiego. Tak. Ale szkoda, że to były też negatywne postacie. No, on jakby od samego początku mówił mi, że zrobimy tak, że ja na początku będę tylko negatywną postacią, ale potem właśnie on sprawi tak, że będą mnie ludzie lubić, że będą mi Asi współczuć, a potem będę już dobra dla nich. No to jest akurat bardzo często stosowana praktyka z jego strony, bo z reguły nikt się raczej nie chce zgadzać na takie kontrowersyjne role, no i nikomu nie radzę. Ale jak on mówi, że ludzie nie będą lubić i że nie będzie ich interesować to, kim ty jesteś naprawdę, no to ci tak wchodzi w głowę i sobie myślisz nawet o kurde. No ja wiem doskonale, o co chodzi. To też się przenosiło na moje prawdziwe życie, ponieważ zaczęłam na przykład więcej przeklinać, przeciwywanie z nimi. Już mi się te filmy wydały tam. Na przekleństwa były na co dzień, na przykład, nie wiem, Viola coś tam zrobiła, to on do niej krzyczał, ty głupio. Czy coś takiego. No tak jak mówiłem na początku, zresztą tego filmu doskonale mogę się jakby z Agatą utożsamić w pewnym sensie, dlatego tutaj siedzimy i rozmawiamy tak sobie. No i dobra, w takim razie jeszcze ciekawi mnie to, jak powinno się to wszystko skończyć, twoim zdaniem. Co powinna ta drama przynieść? Jaki efekt finalny? Znaczy się nie boicie, fajnie by było, jeżeli ludzie przez Polskę jakby brali bardziej na poważnie rzeczy typu pedofilia, typu wykorzystywanie kobiet, ponieważ dalszy wiesz... A uważasz, że to przyniesie takie słodki? Mam nadzieję, że to... Ja chcę przynajmniej to w ten sposób poprowadzić u mnie na kanale, że tak jak już mówiłam, chcę o tym rozmawiać na przykład. Chcę się na tym skupić, ponieważ teraz sama tego doświadczyłam, wcześniej sama tego nie doświadczyłam, teraz sama tego doświadczyłam, mogę się bardziej jakby wypowiedzieć na ten temat, jak sobie z tym radzić. Więc to po pierwsze chciałabym, nie wiem, nie da się teraz na przykład tym dziewczynom, którym on zrobił krzywdę, tego w jakikolwiek sposób zrekompensować, bo nic z tego nie zrekompensuje. On może przepraszać, ale też śmieszne jest to, że mówił o tym na jakichś Instastorych czy gdziekolwiek, że on przeprosi te dziewczyny. Ja do tej pory nie dostałam żadnych przeprosin. Jedyne co dostałam, to jak od nich odjechałam, to wiadomości typu, że mam do nich wrócić, że mam do nich przyjechać, albo jakieś SMS-y. Na swoją drogą miałam pytanie, czy uważasz, że ktoś powinien cię przeprosić? Znaczy, przeprosiny tutaj nic nie dadzą, bo ja widzę w oczach chociażby tego człowieka, że on jakby sobie on nie wie, że zrobił źle. Więc jakby to by były moim zdaniem nieszczere przeprosiny, więc bardziej, nie wiem, moim zdaniem, nie wiem, co on może zrobić, jakby... No właśnie. Może zrozumieć, ale wątpię, żeby to się stało, żeby on zrozumiał cokolwiek. Ponieważ z tego, co mi wiadomo, ponieważ ja mam kontakt z niektórymi osobami, które tam jeszcze są, to on nie rozumie go. Na przykład on się bardziej stresuje tym, że on skończy daily, bo nie pozwoliłam mu wrzucić odcinków ze mną, a ma ze mną nagranych, nie wiem, 15 odcinków na zapas i wiesz, to jest 15 dni. I że ja mu zabroniłam, to on bardziej niż tą dramą się przejmuje na przykład tym, że skończy daily. Więc ja wątpię, żeby on cokolwiek zrozumiał i wątpię, żeby szczerze mnie kiedykolwiek przeprosił. Do tej pory jakby tak naprawdę ciężko znaleźć twoją prawdziwą twarz. Czy zamierzasz na social mediach bardziej pokazać siebie z tej prawdziwej strony? W sensie, ja siebie pokazywałam. To chodzi o to, że nie wiem czemu, ale ludzie na przykład tego YouTube'a biorą bardziej na poważnie niż Instagrama, bo nawet jakby występowałam u kamerzysty, to ja i tak się nie zgodziłam na to, żeby u mnie na Instagramie grać złą osobę, bo on mi to też czasami przekonywał, że czemu ty na Instastory udajesz koleżankę z Jorą, no bo byłyśmy koleżankami, że to będzie nie chciałam udawać, że niego mówi, mówi bardziej autentycznie, byś była dla niej niemiła na Instastory. Ja mówię, że nie. I często dzieci, które przychodziły od niego z YouTube'a do mnie, pisały mi wiadomości, że Agatka, a czemu ty tutaj jesteś taka miła u niego na filmach, niemiła, albo bardziej mówi, że czemu tutaj udajesz taką miłą, a ja właśnie u siebie na Instagramie nie udaję. Rozumiesz, co chodzi? Albo na filmach komentowali, jak dodałam jakiś tam z nim film i tam normalnie już byliśmy dla siebie nawzajem mili, a u niego na filmach się nawet nie przecież znęcałam. Też jest pełno komentarzy, muszę sobie poczytać, a czemu tutaj udajesz taką miłą? Że co chodzi? I to nie jest tak, że ja nie pokazuję prawdziwej twarzy, bo ja pokazuję prawdziwą twarz, tylko że nie wiem czemu ludzie bardziej biorą na poważnie to, co widzieli u niego na kanale na YouTubie, mimo to, że jest to wyreżyserowane. No właśnie, uważam, że to powinna zmienić jakoś? Nie wiem, czy mam jak to zmienić. No jedyne co, to mogą ludzie albo oglądać mnie u mnie, albo no nie zmienię niczego zdania na mój temat na siłach. Myślę, że tutaj czas tylko. No to co, myślę, że temat jakby został już wyczerpany. Uważam, że to, o czym porozmawialiśmy, ma kluczowy wpływ. Ewentualnie
będziesz po prostu uzupełniać, bo tak jak rozmawialiśmy, będziesz chciała jeszcze poruszać ten temat, ale bardziej w tą stronę, żeby... Znaczy ogólnie samego tematu Łukasza nie chcę poruszać, chcę bardziej... Tak, tak, tego tematu nie, ale jakby chcesz powiedzieć coś, żeby tak, kolejne osoby nie popełniły tego samego błędu. Jest to dla mnie mega, mega ciężkie ogólnie, patrzenie się chociażby na niego, jak widzę jakieś tam jego instastory, które chociażby, wiesz, oglądam, żeby zobaczyć, co on tam mówi, czy on mówi prawdę, czy nie, żeby ewentualnie sprostować jego słowa, to po prostu odruch wymiotny, czuję się obrzydliwie, wiesz, tak po prostu z samą sobą. No dobra, w takim razie myślę, że tyle jakby chcieliśmy od siebie się dowiedzieć. Naprawdę fajnie, że zgodziłaś się na to, żeby odpowiedzieć na te kilka pytań, no bo dla mnie też to było bardzo ważne, żeby nagrać sobie coś takiego. Chciałabym też jakby sprostować tą sytuację, mogę jeszcze dodać? Jasne, jasne, tą nie sytuację, miałam problemu. Gdzie ja naprawdę nie widziałam, jakim on jest człowiekiem i ja coś tam już wcześniej podejrzewałam, ale nie lubię po prostu, że mnie też ogólnie ludzie w internecie kreowali na złą postać i dlatego ja wolałam jakby na początku się pewnić, wziąć ten telefon, bo wiem, że to jest niefajne czytać jakieś wiadomości, ale jeżeli oskarżacie ludzi o coś takiego jak pedofilia, no to już chyba lepiej sprawdzić te wiadomości niż jakby i żeby wyszła prawda na jaw, niż siedzieć i nie robić nic. Moim zdaniem no wiadomo, jak... przynajmniej są rzeczy złe i są rzeczy gorsze, jakby chciałam na początku się upewnić, czy na pewno tak jest, a nie rzucać słowa na wiatr, bo ja już nie wiem, dwa dni wcześniej on się wtedy zaczął zachowywać agresywnie w stosunku do mnie, to już wtedy czegoś się tam domyślałam, ale on mówił, więc wiecie, nie. I dopiero jak sprawdziłam te wiadomości, miałam czarno na białym, co zrobił, dopiero wtedy odeszłam. Rozumiesz, co chodzi? Bo ludzie myślą, że ja tam siedziałam i patrzyłam na to i dopiero jak on coś zrobił złego mi, to ja odeszłam. Nie, bo on jakby... To się działo wszystko jakby... W przeciągu dwóch dni. 48 godzin. Ja już oczywiście zaczęłam mieć takie podejrzenie, zaczęłam być zdystansowana. Tylko mówię, to była kwestia paru godzin, jak ja dostałam ten telefon. Miałam już potwierdzenie jasne na biały, że on to robił, że to się stało i te wszystkie podejrzenia są prawdziwe i wtedy po prostu wyszłam. Ja tam nie siedziałam jakby, nie dałabym rady z kimś takim siedzieć pod jednym dachem, zwłaszcza, że coś nas łączyło, a widzisz, że ja teraz jestem jakby obrzydzona do siebie, po prostu to jest... Dobrze postąpiłaś, zdecydowanie najlepiej tak naprawdę ze wszystkich. Ja też lepiej się nie dało tego rozwiązać. Ja też tak jakby mam bardzo dużo jakby za zły Violi, ponieważ ona też jest kobietą i moim zdaniem jest to okropne, że ona przez taki czas ukrywała to i udawała moją koleżankę, rozmawiała ze mną. Sama mi mówiła, że na przykład ta dziewczynka, z którą on się spotyka, odkąd ona miała tam 14 czy 13 lat, że to jego kuzynka, ona mi to normalnie wciskała. I jakby, jaka kobieta robi takie rzeczy? Albo ta dziewczynka po tym, jak nieważnie miała lat, jak ona się o tym dowiedziała, to z tego co ja wiem, on tam teraz u niej siedzi, czy tam z nią siedzi. I jaka osoba z niej wyrośnie, jeżeli ona teraz kryje tego faceta? Kobiety powinny się trzymać razem. Jeżeli wiecie na przykład, że nie wiem, waszej koleżance się dzieje krzywda, to nie ukrywajcie tego, tylko kobiety się powinny trzymać razem, bo wiadomo, że fizycznie jesteśmy słabsze od mężczyzn, to chociaż, nie wiem, pomagajmy sobie w jakiś sposób. Tylko to chciałam też przekazać, żebyście nie popełniały takich błędów, jak osoby, o których rozmawialiśmy, przepraszam. Dobra. No to w takim razie dzięki bardzo, Agata. Porozmawialiśmy dosyć długo, no i myślę, że tutaj kolejne tematy zostały wyczerpane. Bardzo ważne kwestie zresztą poruszyliśmy, mam nadzieję. Jesteś bardzo dobrym dziennikarzem, powinieneś powiedzieć. No nie jestem dziennikarzem, ja po prostu byłem ciekawy, przyjechałem, dowiedziałem się to, co chciałem i w sumie za chwilę uciekam. Do następnego razu. Możesz zmienić ten kontakt na jakieś wywiady, bo jesteś w tym dobrym. Ja robię wszystko to, czego potrzeba. Już wkrótce nowy film.